jak wytyczył sobie jakiś cel, to dążył do niego wszelkimi sposobami i, że tak powiem, realizował to, wychodziło mu to. Mamy problem do rozwiązania, burza mózgów i działamy. I to była właśnie, to był sposób działania, sposób pracy dyrektora Stefa. Szukał zawsze porozumienia, zawsze był do ugody. Popierał wszelkiego rodzaju formy naszego doszkalania się, nie tylko w formie zwykłych szkoleń, ale również egzaminów państwowych. Na pewno brakuje tego, że dyrektor był osobą otwartą na nowe technologie, był skłonny zaufać, zaryzykować, realizować niestandardowe projekty, nowe projekty w dziedzinie zarządzania, nowoczesnego zarządzania drogami, systemy informatyczne. Był osobą, która wierzyła, że ma to sens. Pamiętam, jak mówił o tym, że dobrze by było zainwestować w rozwój również kolei do Zakopanego, że ta inwestycja odciążyłaby to miasto od nadmiaru podróżnych, którzy przyjeżdżają samochodami. Przede wszystkim też był pasjonatem ogrodnictwa, urządzał swoją działkę, wymienialiśmy doświadczenia na temat hodowli różnych roślin. Przychodził przed 8 do pracy, zawsze czekała herbatka zielona na niego w gabinecie na biureczku. Staraliśmy się, żeby była zawsze przed przyjściem do szefa, do gabinetu. Przychodził, miałby tą herbatkę i stos dokumentów, zawsze czekał pracy na niego. Poczta, teczki do podpisywania i wszystkie dokumenty. Zawsze umawialiśmy spotkania z burmistrzami, z wójtami. Zawsze życzliwie każdego przyjmował i dla współpracowników tak samo był życzliwy. Na pewno jest inaczej. Myślę, że dyrektor miał na tyle bogatą wizję tego, co jeszcze mamy robić, do czego mamy dążyć, że większość z tych rzeczy, które teraz realizujemy, to są rzeczy, które tak naprawdę on wymyślił i które on chciał realizować. Przyjemnie było w tej firmie pracować. Nie było wreszcie, po wielu latach nie było wstyd się przyznać, że się jest drogowcem. A to w naszym kraju się liczy, bo tak jak pan wie, to zazwyczaj o drogowcach się mówi źle, natomiast za tego krótkiego okresu, gdzie pan dyrektor Stech nami zarządzał, no, nauczył nas też tego, że możemy z podniesioną głową chodzić i nie było się czego wstydzić, że się pracuje na drogach wojewódzkich.